Patrz jaki fajny sklep, patrz jaka fajna koszulka, patrz jakie fajne breloki, elo. Siemano kolano widzu, jestem dzisiaj na Wojanowicach i będę spędzał 24 godziny w domku Nubka bez jego wiedzy. Nie będzie o tym wiedział, zobaczymy co takiego robi u siebie Nubek we własnym domu. No i tak, będziemy go śledzić, może odkryjemy jakieś jego tajemnice. Oj, chciałbym, więc subskrybujcie, oglądacie do samego końca, ja już piję niewitkę, znikam, czary mary i nie ma Toitka Bojtka. I wiecie co, pójdziemy sobie tajnym przejściem Katiano Bam. Banów, tak o, żeby to było jeszcze bardziej takie niespodziewane, więc patrz. O, jeżeli nie oglądaliście, w ostatnim odcinku zrobiłem tutaj dla Kati piękne przejście do Nubka, bo oczywiście Kati bardzo lubi Nubka, więc tutaj ma takie ładne przejście. Okej, okay. I tutaj już widzimy, co tu się wydarzyło? Jakoś tak, ładnie tutaj. Co on tutaj ma, jedzenie ma? Co on tutaj za jedzenie ma? Chleb sobie wziął. Dobra. Zmienia sobie chleb, chyba go zjada, co nie? Nie wiem. Ej, ale co jest, stary? Zobaczcie, ile tutaj rzeczy się zmieniło. Ej, a tutaj? To jest cobblestoniarka, czy co? Może mu to rozwalić? A dobra, lepiej nie, bo się boję, że jeszcze coś tutaj mu zniszczę i on to zauważy i będzie problem. A zresztą i tak go mogę trollować. Dobra, sprawdźmy, co ma w skrzynkach. Nic. O, to mam pomysł. Włóżmy do jednej skrzynki głowę paliona. Haha. A tutaj, o, mam jeszcze zapalniczkę, więc troszkę go potroluję. O! Dobra, on tutaj już jest. Po Janowicie. Po Janowicie. Do siebie kto mówi. Kto zrobił co? Dom taki, nie wiem. Jak to kto? On nawet nie wie, kto to zrobił mu? Kto zrobił mu taki ładny dom, widzowie? Celebrowanie jakieś. Co? Ale fajne. Tu ma kino własne domowe, spójrzcie, ja można oglądać filmy. Ale ja już nie lubię się uczyć, po sobie książki. No właśnie, po co, kto po co mi te książki? O, telewizor. Ludzie, no jak ma w swoim domku książki, których nie potrafi czytać? Co jest grane, nie? Kto mu to zrobił? Cik, 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 cik. Jaki cik, cik? Oj! Aaa, on ogląda teraz, dobra, to patrzcie. Może zniszczę mu to troszeczkę tutaj. A nie, dobra, zniszczę. O, zepsute kino! Domowe. Widzę swój dom w telewizji. Co jest? On myśli, że w telewizji leci dom jego własny. Co jest? O lol, Nubek, jaki ty jesteś bambus. A nie, to mi się nazywa. Co jest plany? Ej, ten telewizor się niszczy. Dobra, mam lepszy pomysł, mam lepszy pomysł. Oddać do reklamacji. Zepsuty! Zepsuty telewizor. Co? A on nie potrafi tego skasić. Co to? Zepsuty telewizor mam, czemu? Ej, coś się psuje. Nubek musi oddać dziwne, telewizor na gwarancję. Muszę jeść. Coś dziwnego, tutaj. Czemu ten telewizor się zepsuł? Muszę go oddać gdzieś pewnie. Do dobra. Czy coś. Idę chyba na magazyn. A co to jest? Tutaj? Ale dobrze, że nikt nie wie, że ma ten magazyn. To jest jakaś jego tajna baza? Nie, magazyn powiedziałem. Czekaj, magazyn. Wow, magazyn Nubka. Magazyn przez synie. Magazyn Nubka. Nubek, ty jesteś takim dzbanym bambusem. A on tutaj, o! Już miałem mówić, że on tutaj nic nie ma, ale jednak coś tutaj ma. Dobra, nice. Dobra, wychodzę stąd, bo chcę sprawdzić resztę jego domku. Czy coś jeszcze się... O, jak z zewnątrz się zmienił, idę sprawdzić. Ludy! Ej, wyładniał ten domek. Nie ukrywam, nie było mnie jeden dzień. I jak wyładniał. O ja, czy tutaj dzieło Wojtka pod tytułem zakręcenie Wojanowic, czyli wybudowanie przejścia, coś zmieniło? Okej. Okay. Dobra, gdzie on się znowu ukrył, ten bambus? Muszę go śledzić, ponieważ no cały dzień muszę z nim spędzić. Czekaj, o! Słyszę, jak dostaje obrażenie. Tutaj jest. No co jest, gran? On się tutaj pali. Fajne miejsce. Szkoda, że nie ma nikogo na Pojanowicach, to by coś ciszył ze mną tutaj. No, szkoda, że nie ma nikogo na Pojanowicach. Dobra, nie. Czemu on wpadł do lawy, a potem do wody? Ale relaksujące. Aha, to jest jego sauna. Najpierw wchodzi do lawy, potem do wody. Może to przetestujemy, widzowie? Nie, ja się cykam. Ja się trochę cykam. Dobra, no daj, wpadaj to. Oj! Jest! To jest! Zawieszę mu to przecież. Zabawię! Kurde! Latający dild był! Okej. Dild, gdzie jest mój dild? Nie ma dild. Gdzie jest mój dild? A bo on ma łóżeczko tutaj teraz na górze. Dobra. No, chcę zebrać dirta z lawy. Dobra, mam pomysł. Weźmiemy sobie tego dirta. No i postawimy go tutaj, o. I tutaj wszędzie go postawimy, elo, dobra. Troszeczkę mu trzeba zniszczyć ten przepiękny domek, bo ma za bardzo piękny. Okej, on tutaj dalej bawi się w tej saunie. Co on tu odwala? Bambus jeden. Dobra, idę.
Co jest dilt jak... w sumie? Ładnie, ale... Czemu mi sam dilt rośnie? Dilt rośnie, no tak, no... Czemu mi rośnie? Definicja nupka. Dilcik do zjedzenia. No, z McDonalda ci przyniosłem dirta zabawkę, za zabawkę dirtową. Tutaj ma takie miejsce do jedzenia, no mega fajny ten domek się mu zrobił, naprawdę. Wychodzę z domku. Ej, ale tutaj nie ma okien. Oj, patrz, tutaj brakuje mu czegoś, dobra, to ja to mu naprawię, patrz, patrz, patrz. Eś, dobra, pięknie, naprawione. Ale to teraz dużo lepiej wygląda. Tylko tutaj nie ma okien, musimy mu troszeczkę poprawić okienka, co nie? Tutaj między innymi. Więc tak, weźmiemy cyk, cyk, dobra. Z tej strony, jeszcze z tej strony postawimy okienko, dobra. Gitara, nie mam szkła, więc tutaj nie postawię tych okien. Oj, on to niszczy. Czemu to niszczysz? Dobra, postawimy zaraz za nim kolejne. Idę schować to do skrzynki. Postawiłem dzięki. Kolejne i zobaczymy jego znowu reakcję. Rośnie! Znowu rośnie! Tak, 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 tak. Rośnie, ty! Weź się poknij, bo... A, to jest rośnie. Jaki to jest bambus, ludzie! Jaki to jest bambus! Idę schować do skrzynki. Nie, no ludzie, to jest jakaś masakra. Ale masakrą na pewno nie jest wojanshop.pl. Zapraszam, znaczy jest to taka masakra, która rozwali ci mózg, bo co jest tam tyle fajnych rzeczy. Wojanshop.pl, kozackie breloki, takie i wiele innych fajnych rzeczy, koszuleczki, kubeczki. Patrz, jaki mam fajny tutaj kubeczek Wojana do białego rana. Zapraszam, wojanshop.pl, pierwsza linka w opisie. Polecam, Wojan poleca, serdecznie. Ile nam zostało, niewidki? 2 minuty, dobra, a gdzie jest bambus? Tutaj. Ej, patrz, on chyba czyta. A nie, czy on potrafi? Idzie do Kati, słuchajcie, tak! Się cieszy! Mamy dzita! Nice, wiedziałem, że to przejście będzie dobrym pomysłem. Ops, coś mi wypadło. Nówek co odwala manianę. Uaa, ja tego nie zapał. Nówek, ty głupku jeden. Dobra, minuta została, niewidzki, muszę zaraz kolejną wypić. Dobra. Dobra, nie było mnie tutaj w ogóle. Nie, nie. A co to za śmiech? Co to za śmiech, Nówek ma jakiś śmieszny śmiech, nubka. Dobra, i co teraz pocie... Au, au! Salata! Dynia go zaatakowała, dynia go zaatakowała. Sa? Ta. A myśli, że to sa. Nie, gościu, to kaktus cię uderzył. Kaktus. Oła, ty, 30 sekund, niewidki. Szybko, pijemy kolejną. Iś, iś. Gul, 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 gul. Nice, wypita, dobra, idziemy dalej. Mhm. Dobra, nupczano, bamba, no co on dzisiaj ma w planach w swoim domku robić, co? Zbuduje ścianę jakąś, okej. Czyli on teraz polepsza domek. Nie, no nie mów, że kolejne piętro buduje. Słuchajcie, ten domek zaraz zmieni się w jakiś wieżowiec, co nie? Będzie kolejne piętro, nubka, mam nadzieję, że nie. Nie, no nie ma... No nie, on buduje kolejne piętro! Nie! Co tu się odwala, ludzie? Nie, no. Tajne. Tajne! Tajne, no naprawdę tajne, widzowie, spójrzcie. Nie widać tego w ogóle. Tajne. Nubek, ty dzbanie. Jak ty jesteś... Twoje IQ jest ujemne, nubek. Dobra, sprawmy, że się zrzuci. Au! Talata! Kurczaki! Mówiłem, żebyś przespał. Kurczaki! Jejku, jego przekleństwa są najlepsze. Kurczaki! Dobra. Ty, no zrobił sobie najlepszą tajną bazę na świecie. Widzowie, nie no, jeśli chodzi o robienie tajnych baz, Nubek jest najlepszy. No po prostu the best tajna baza in the światu, nubka. No genialna jest po prostu. Jak, nie, jak na nią patrzę, to aż po prostu mam ochotę sam taką tajną bazę zrobić. Nikt jej nie odkryje, nikt nigdy. To jest niemożliwe do odkrycia tajna baza. Idziemy sprawdzić, co on w niej planuje w ogóle zrobić. Okej. Uuu, wlał wodę! O ja, i ta woda, czekaj, czy ona zgasiła mu lawę? Nie, nie zgasiła. Aaa, rozwaliła pochodnie. Dobra, naprawiłem mu te pochodnie. Iś, iś, dobra. Ty, zaraz mu zgaśnie ognisko, jak tak dalej pójdzie. Ooo! Wylał wszędzie sobie na cały dom wodę! Co za bambus jeden, głupek. To jest. No właśnie, a, co jest, co ty robisz? Nie ma już wody. Dobra. No i co, taka tajna baza? Przecież tutaj nic nawet nie ma. Jak można to nazwać w ogóle tajną bazą? O! Co on zrobił? Wylał pod ciebie wodę? I on teraz stąd nie wyjdzie. Lelaks. Lelaks.
Lelaks. Fajny lelaks, co? Fajny. O, zabrał sobie wodę, dobra. No nie, nie bekaj nobek, bo to nie grzeczne. Czemu on beka? Czemu on beka? Oświetlę mu tutaj jeszcze. Ja mu tutaj troszeczkę muszę pomóc, widzę, bo on zaraz znowu. Patrzcie, taki fajny domek ma. Nie wiadomo, kto mu w ogóle wybudował. Dajcie znać na lewo w komentarzach, jeśli wiecie, kto wybudował mu ten ładny domek. Ale ma taki ładny domek, a on pewnie zaraz znowu go zniszczy całego, co nie? I będzie znowu lipa. Patrz, tutaj już nie ma pochodni. To jest jakaś masakra, zaraz zrespił się creeper, wybuchnie wszystko. Ja mu tutaj to lepiej oświetlę. Dobra, ale gdzie on poszedł teraz znowu, ten bambus? Halo? Nie widzę go. Nie widzę go w ogóle nigdzie. Gdzie on znowu wylazł? No na sekundę zgubić noobka, to tak jak normalnie. O, tutaj jest, dobra. Co on robi? Dobra, idzie wokół kolorowej wieży. Dobra. Skrył się gdzieś tutaj, ale po co? Noobek, i tak cię widzę, co ty tutaj kombinujesz? Chodzi na shifcie i szybko biegnie. On na coś poluje, ludzie. On poluje na chyba jedzenie. Tak mi się wydaje. Czekaj, poszedł tutaj gdzieś dalej. Na co on tak poluje? Patrzcie, ewidentnie czegoś szuka. Idzie. On się podkrada do paliona. On mu chce ukraść rzeczy. A, on szuka Dirta. Co za dnie, no, złodziej mały. Rogaty złodziej. Zabrał. Elytrę mu zabrał. Ty gnomie, czemu ty tak brzydko robisz? O nie, nie mam nawet. Nie, dobra, ludzie, to. Jeśli są jakieś zawody na najgłupszą śmierć, to Noobek je wygrał. Nie, no co za mistrz, dobra, zabieram mu to. Ja to mu konfiskuję i oddaję palionowi. O, taki miły będę. I cały dirt mu zabieram. O, zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Stracił cały dirt. Jeszcze 4 minuty niewidzialności. No co jest, grane? To zrało. A czemu on tak szepta cicho? Dirt. Co to jest? O! Wpadł moją pułapkę! Panie, on cię zakarcie ciał pensjodoję. Ja nie potrafię czytać. Dirt. No nie, zabiera Dirta, to było paliona, no nie. Ja wale, Noobek, co ty odwalasz? Bogaty. Ale wpadł w moją tutaj pułapkę palionową. Ciekawe, czy palion już w ogóle już to zauważył, czy nie. Dobra, on próbuje teraz stąd wyjść. Co on robi? Co niszczy moją piękną pułapkę na paliona? No co za bambus jeden, dobra, schodzę tam na to zobaczyć. Co on tutaj kombinuje? Że on stąd. On stąd nie wyjdzie już nigdy, ludzie. Cześć, czy on zginął? Tam jest lawa? Nie, ludzie. Czemu tam jest lawa? Taki ohydny troll, taki brzydki. To do lawy. Mój dirt! Mój dirt! Stracił całego dirta, ludzie. Nie, no smuczę je troszkę. Do Wojana. Do Wojana? Nie, dobra, idę do niego. Idę do niego. Iść, tutaj buduję, iść. Dobra, idę do niego. Niech no tylko ruszy cokolwiek, jakąś moją rzecz. Ja go od razu wylaminuję, tego dzbana. Dobra. Idziemy sprawdzić. Patrz, znowu się. Po co on tak się skrada, jak nikogo nie ma na wojnowicach? I tak cię widzę, gnomie jeden. 2 minuty niewidki. Dobra, ja mu dam nauczkę. Jak tylko przekroczy te drzwi, to dam mu nauczkę. Uwaga. Ała, czekaj, łusko. Jestem. Co on odwala? Co on odwala? Dobra, Pimpek, atakuj go. Atakuj go, tak, Pimpek! Gryź go! Ty głupi psie! Czemu on bije mojego psa? Pimpek, gryź go! Pimpek, atakuj! Pies mnie goni! Pimpek, atakuj go! Nie, nie, Pimpek to rozwala! Patrz, jak Pimpek to rozwala! Jest! Pimpek, udało ci się, jesteś mistrzem! Nice, suma! Pimpek, the best dog. The best dog, chodź tutaj. Dobra, jedz, okej, okay, i leż. Dobra. Ej, on się tutaj zrespił! Czemu on zabrał mi wszystkie diaksy? No gościu! Co on odwala? Dobra, rozwalam go. Rozwalam. Ej, nie, co to jest? Mieczyk? Rozwalam łóżko i już się tutaj nie zrespił. Co jest mieczyk? Mieczyk, on nawet nie wie. Pewnie się gdzieś teraz zrespił daleko. Nice. Dobra, Noobek dostał nauczkę, widzowie. Ja muszę rozwalić to zrobić. No po co on wszystkie moje biblioteki. Co jest grane? Czemu Noobek się znowu dostał u mnie? Gień! Gień!
Czemu on mi wszystko kradnie i niszczy? No Nubek, jesteś, nienawidzę cię, Nubek. Dobra, niszczę go znowu. Nubek koks. Jaki koks? No zabiera, kradnie mi rzeczy, dobra. Dobra, nie, ja się za 40 sekund się pojawię i go już totalnie zabiję. Ała, co mnie bije? On się tutaj respi, czy co? Tam mnie bije. Szam nie bije, on nadal myśli, że to Sza go zabija. Patrz, patrz, patrz. Nawet tutaj nie przejdzie! Ej! A! On cały czas nawet nie ogarnia. Czemu on się tutaj zrespił? No kurde, ty dzbanie! Czemu tyle razy ginę? Jak on się tutaj respi? Niszczę te wszystkie łóżeczka. Au, au! Dobra, odkładam. No jak on się tutaj respi? Nubek, jesteś normalnie chorobą. Nubek to choroba. A on cały czas przy tym łóżku się respi. No ale ja mu rozwalam je cały czas. Bojan to na pewno je lubi. Ale... ale ja go też. Ty głupi. Aaaa! Nubek! Co robisz w moim domku? Nie, co ja? Co ja? Wszedłeś teraz? Ała, no właśnie wszedłem, Nubek. Co ty tutaj robiłeś w moim domku? Nic nie rozwalałeś? Wszedłem cię odwiedzić. O, łóżka się zniszczyły. Tak, właśnie, nie wiem, przyszedłem i nagle ktoś mnie zniszczył. Ej, ale stary, ty widziałeś może tutaj... Sam mnie biła ciągle. Stary, czekaj, widziałeś gdzieś kogoś tutaj? Chodź spać, bo Sza latała. Ktoś mi ukradł tutaj diaksy, widziałeś może kto? Chodź spać, bo Sza latała. Dobra, idę spać. Ej, ale widziałeś jak... Byłeś tutaj w ogóle u mnie? Dzisiaj? Czy nie? Nie. Nie? Albo nie. Nagle mi diaksy trochę zniknęły. A wiesz może gdzie one mogą być? Co to diaksy? No diamenty, wiesz co to diamenty, ale nikogo tutaj nie było. Ty na pewno tutaj nie byłeś czasem dzisiaj? Nie, nie, teraz idę pierwszy raz tutaj. Okej. Okay. A nie obrazisz się jak się zabije? Ała, czemu? Za co? Ale. Co? Ho. Nie, Nubek, to tak po przyjacielsku cię zabiję. Dobra, ale no bardzo nie lubię jak się respisz u mnie, więc idź znaleźć swoje własne miejsce. Pochowałem cię. Gdzie się zrespiłeś, Nubek? Powiedz proszę. To w domku twojego tutaj. A czemu ty się tutaj respisz, ty gnomie jeden? Bo jestem koksie. Ej, ale wyłaź z mojego domku! Nie masz prawa tutaj wchodzić. Chciałem cię tylko odwiedzić. Nie, nie interesuje mnie to. Nie chcę Nubek, żebyś tutaj był. Do zobaczenia, Nubek, na jakimś innym czasie. Elo, papa, papa. Pa. Już. I zajmij się swoimi nubkowymi sprawami, papa. Chodź na siolo. Na siolo? Dobra, na siolo? Dobra, nie bij mnie. No właśnie, więc spadaj. Dobra. Ja cię kręcę, ludzie. Nubek ciągle kłamie. Nubek ciągle kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie. Ja nie wiem, jak go nauczyć, żeby nie kłamał. Ludzie, jeżeli macie jakiś sposób na to, żeby nauczyć kogoś, żeby nie kłamać, to dajcie mi znać, bo Nubek ciągle nas okłamuje. Nie dość, że się wkradł do mnie do domku, to jeszcze mnie kłamie, że tego nie zrobił. No tak robi tylko prawdziwy bambus, więc trzeba po prostu go nauczyć kultury. Subskrybujcie kanał, dzięki bardzo za oglądanie, no i mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elwa, pu pu pu!